Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Przybyło. Dzisiaj są ze mną pan profesor Krzysztof Kubiak oraz Tadeusz Zawadzki, wiceprezes i redaktor naczelny wydawnictwa Tetragon. Ja mam przyjemność być prezesem tego wydawnictwa, a z oboma panami znamy się od wielu, wielu lat. Mam nadzieję też, że się lubimy, a bywaliśmy również ze sobą w podróżach na przykład do Izraela, gdzie zbieraliśmy relacje generałów i admirałów armii izraelskiej. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o książce Krzysztofa o szwedzkiej broni pancernej. Niedawno ukazała się jej angielska wersja. To tłumaczenie jest bardzo dobre. Takie jest nasze wrażenie, ale też i takie głosy dochodzą do nas od czytelników. Książka mogła się ukazać, dlatego że tłumaczenie wsparł Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Moje pierwsze pytanie do Krzysztofa. Skąd się wziął historycznie ta koncepcja szwedzkiej obrony totalnej? Szwecja, z którą dzielimy notabene znaczną część historii, ukształtowała się w obecnym kształcie terytorialno-przestrzennym po wojnach napoleońskich. Równocześnie wojny napoleońskie oznaczały dla Szwecji gigantyczną reorientację polityczną. Szwedzi wycofali się z Niemiec, wycofali się z Pomorza Szwedzkiego i pewną koncepcję aktywnego uczestniczenia w grze mocarstw zastąpili koncepcją nieangażowania się w wielkie konflikty na kontynencie. Potem nazwano to szwedzką neutralnością. Zatem około 1815 roku Szwecja dochodzi do wniosku, że nie chce uczestniczyć w europejskich rozgrywkach. Natomiast po wojnie krymskiej, kiedy to Francuzi i Brytyjczycy wymusili na Szwedach bazę morską na Gotlandii, która użyta została przeciwko Rosji, Szwedzi doszli do wniosku, że nie wystarczy deklaracja neutralności. Niezbędna jest również siła, by tej neutralności w przypadku zaistnienia takiej potrzeby bronić. W mojej ocenie te dwa epizody, wycofanie z Europy po wojnach napoleońskich i uświadomienie sobie konieczności obrony wartości, którą jest neutralność, ukształtowały współczesne szwedzkie myślenie wojskowe w zasadniczy sposób. To dobrze, ale na czym to polega w praktyce? Jak oni to przełożyli na rzeczywistość, tak? I jak doktrynalnie, sprzętowo, taktycznie, operacyjnie, jaka jest w tym rola na przykład Nikalix albo Gotlandii? Co to ma wspólnego ze sobą? Na przełomie XIX i XX wieku Szwedzi gruntownie zmodernizowali swój system obronny, opierając uzupełnianie sił zbrojnych o pobór. Jeżeli w polskiej tradycji pobór kojarzony jest głównie z jakąś formą opresji, to musimy pamiętać, że w Szwecji była to forma dochodzenia do znaczenia niższych warstw społecznych. Ówczesna szwedzka lewica przechylająca się ku centrum postawiła jeden warunek. Pobór tak, ale w zamian za upowszechnienie, za rozszerzenie prawa wyborczego zgodnie z zasadą jeden człowiek, jeden karabin, jeden głos. Zatem po reformie sposobu uzupełniania sił zbrojnych możliwe stało się wzmocnienie na przykład systemu umocnień granicznych i wtedy właśnie na przełomie XIX i XX wieku powstaje na północy
twierdza Boden i linia Kalix. Kształtują się zatem dwa ośrodki szwedzkiej obrony. Na południu rejon najgęściej zaludniony i najlepiej zurbanizowany, nasycony przemysłem, który możemy nazywać rdzeniem strategicznym państwa. Tego rdzenia strategicznego Szwedzi zamierzali i zamierzają bronić za wszelką cenę. I kompleks obronny na północy, czyli owa linia Kalix, którego zadaniem jest spowalnianie ewentualnego uderzenia ze wschodu, spowalnianie, by zyskać na czasie. Kwestia Gotlandii to jest absolutnie odrębna sprawa. Sprowadzę ją tylko do twierdzenia, że Szwecja w żadnej postaci i w żadnym czasie nie zdołała satysfakcjonująco dla siebie rozwiązać problemu obrony Gotlandii. Tak było przed I wojną światową, w dwudziestoleciu, w czasie zimnej wojny i po części tak jest obecnie. No ja bym tu jeszcze, moment, Łukasz dorzucił tylko, że ten rdzeń strategiczny to obejmuje również Skanie, czyli tak naprawdę taki spichlerz kraju, bo to też jest dość istotne zjawisko. Tak, i to na to jest około 90 tysięcy kilometrów kwadratowych przy całej powierzchni Szwecji rzędu 450 tysięcy. Także to określenie rdzenia pod względem gospodarczym, administracyjnym, demograficznym jest jak najbardziej uzasadnione. A jaką rolę grają warunki naturalne w budowie doktryny obronnej Szwecji? Pamiętajmy, że terytorium Szwecji w dużym uproszczeniu zostało ukształtowane przez lodowiec. Wyobraźmy sobie zatem 450 tysięcy kilometrów kwadratowych mazur, które z jednej strony ograniczone są górami, a z drugiej strony morzem. Na terytorium Szwecji nie ma w zasadzie, być może poza południowymi krańcami Półwyspu Skandynawskiego, poza Skanią, Blekinge, obszarów, gdzie możliwe byłyby zakrojone na większą skalę manewry wojsk. Ten czynnik, te dwa czynniki, doświadczenie historyczne i uwarunkowania naturalne w sposób zasadniczy wpłynęły na szwedzką koncepcję obronną, która ma charakter absolutnie defensywny na poziomie strategicznym, operacyjnym i w dużej mierze również na poziomie taktycznym, co w sposób naturalny kształtowało sprzęt zamawiany przez szwedzką armię. No dobra, a powiedz mi, bo znamy twoje ciągotki do takich tematów trochę egzotycznych, czy wykraczających poza jakby rutynowe ogląd głównie europejskiego teatru działań wojennych. Skąd ten pomysł, żeby napisać o Szwedach, tak? Bo wiem, że piszesz też napisałeś o Portugalczykach, pisałeś o Indiach i Pakistanie i o wielu innych takich peryferyjnych w zasadzie z naszego punktu widzenia teatrach działań czy konfliktach. No, skąd te ciągotki w ogóle? Krótko, Szwecja i Portugalia. Pociągnęła mnie możliwość przebadania myślenia obronnego dwóch krajów, które mają za sobą chwalebny epizod imperialny. Szwedzi już ten epizod imperialny w dużej mierze przepracowali, Portugalczycy nadal go przepracowują. Jest to fascynujące doświadczenie. Natomiast dlaczego Szwecja? Między innymi dlatego, że geograficznie jest nam blisko. Od Rozewia do Karlskrony to jest około 100 kilometrów. Natomiast mentalnie, w tym również pod względem myślenia obronnego, jest nam bardzo daleko. To są w sumie dwie planety. Użyłem w tytule książki określenia szwedzka broń pancerna. To jest swego rodzaju uproszczenie, jako że ze względów choćby geograficznych, ze względów operacyjnych i taktycznych, Szwedzi nigdy nie mieli formacji, którą można było nazwać bronią pancerną w europejskim, w środkowoeuropejskim rozumieniu tego słowa.
W naszym rozumieniu broń pancerna to formacja przełamująca, wybijająca luki w ugrupowaniu przeciwnika. Dla Szwedów jest to przede wszystkim formacja ryglująca. Jest to formacja stanowiąca odwód taktyczny i odwód operacyjny. Dlaczego? Ano dlatego, że na większości obszaru Szwecji po prostu nie ma miejsca, gdzie można by prowadzić zagony pancerne. No dobrze, to w takim razie jaka jest twoja ulubiona konstrukcja pancerna? Szwedzka? Szwedzka. Gdybyśmy budowali pewną hierarchię pod względem technicznym i taktycznym, zapewne najlepszym szwedzkim wozem bojowym był STRV-104, czyli stary dobry Centurion po wszystkich szwedzkich modernizacjach. Natomiast Szwedzi podjęli również niebagatelny wysiłek skonstruowania własnego wozu, własnego czołgu podstawowego, może to jest złe określenie, typowego czołgu szwedzkiego, czy typowego szwedzkiego wozu bojowego, który przybrał formę bezwieżowego STRV-103. Czy była to droga udana, czy nieudana? Trzeba powiedzieć, że umożliwiła wykorzystanie możliwości własnego przemysłu. Niewątpliwie stanowiła STRV-103. Stanowił koło zamachowe w pewnym momencie szwedzkiego przemysłu i to w bardzo różnych dziedzinach, nie tylko wąsko rozumianego przemysłu pancernego. Natomiast po zakończeniu zimnej wojny Szwedzi nie zdecydowali się na przygodę z typowo szwedzkim wozem, decydując się na zakup Leopardów z nadwyżek Bundeswehry. Spekulować można, na ile była to decyzja wojskowa, na ile polityczna, na ile finansowa, ale takie są fakty. Jak widać na załączonych obrazach, z jednej strony są zdjęcia, z drugiej strony są strony z wydania polskiego, jak i angielskiego. Książki, tak, wersja polska i wersja angielska, są bardzo bogato ilustrowane. Czy trzeba dużo wysiłku, żeby znaleźć taką ilość zdjęć? Może Tadeusz. Wysiłku to w tym sensie, że to pochłania czas, tak, bo tego jest tak dużo, że trzeba przebrać i wybrać to, co jest dobre technicznie i to, co dobrze pasuje do danego fragmentu tekstu, no bo jednak ta ilustracja powinna tekst objaśniać trochę, a nie być samą w sobie czymś. Nie jest może trudno o dostęp do nich, bo spore są zasoby, no między innymi takiej sieci skandynawskiej, chociaż przede wszystkim szwedzkiej, zdigitalizowanych zbiorów muzealnych, gdzie są dosłownie tysiące, dziesiątki tysięcy fotografii, nie tylko z broni pancernej, różnych innych dziedzin życia, również takiego powszedniego. Troszeczkę problem polega też na tym, i tu no, ze względu raczej na czytelnika niż na nasze, że tak powiem, te skłonności do oszczędzania, jednak warto szukać zdjęć, które są dostępne no, za darmo lub za niewielką cenę. No, przy tej masie zdjęć książka kosztowałaby spokojnie trzy razy tyle, gdybyśmy chcieli użyć zdjęć agencyjnych, tak, czy płatnych. To po prostu nie ma sensu coś takiego już od strony ekonomicznej, a szkoda czytelnika. A poza tym no, dużo zdjęć też dostarczył autor znakomitych siebie technicznie. Ja myślę, że więcej sam o tym coś powie, gdzie je robi, kiedy i w jakich warunkach. Zebranie tego zasobu zdjęciowego to były de facto 3 lata. Wymagało to przemierzenia Szwecji od twierdzy Boden do Sundu. Dlaczego? Dlatego, że zasoby muzealne mimo istnienia dedykowanego Muzeum Broni Pancernej
są bardzo rozproszone. Są bardzo rozproszone i zebranie tak różnorodnego materiału w oparciu o jedną placówkę byłoby niemożliwe. Także wymagało to częstych podróży, ale bynajmniej nie jest mi to czynność wstrętna. Nie jest to twoja pierwsza książka, Krzysztof, jest wydana w wydawnictwie Tetragon. Miałem przyjemność zresztą być współautorem jednej z nich, czyli Merkawy Miecz Izraela. Jak ci się z nami pracuje? Cokolwiek bym nie powiedział, i tak będziemy posądzeni tutaj o brak obiektywizmu, ale nie to jest istotne. Absolutnie poważnie. Praca z wydawnictwem Tetragon jest to w świetle moich dotychczasowych doświadczeń absolutnie nowa jakość. Autor naturalnie dostarcza wydawnictwu pewien produkt, który uważa za doskonały i absolutnie skończony. Tadeusz jako redaktor ma rzadki talent wykazywania w sposób niezwykle taktowny, acz konsekwentny, że dzieło to można uczynić jeszcze lepszym. Jest to zanikająca umiejętność, która jednak, biorąc pod uwagę całościową wartość książki, jest trudna do przecenienia. A odwracając to pytanie, Tadeusz, a jak tobie się pracuje z Krzyśkiem? Znaczy, bardzo dobrze. No, pomijając, że tak powiem, osobistą sympatię, to jednak jest to coś, co się potocznie określa mianem profesorskiej głowy, na który to tytuł w pełni zasługuje. Czy tak, zaczynając, że tak powiem, od rudymentów. Bardzo dobrze pisze, w sensie języka, którego używa. Nie jest ani przesadnie naszpikowany często wymyślonymi, nie wiadomo skąd, złapanymi terminami, do których trzeba by dokładać dodatkowy słownik do książki, żeby było wiadomo, o co autorowi chodzi. Ma ładne tempo pisania. Czasami się trochę zagalopuje, ale to nie jest aż tak. To jest strasznie ważne wbrew pozorom, dlatego że praca nad książką polega nie tylko na języku, ale nawet przede wszystkim, przynajmniej z punktu widzenia takiego redaktora bardziej merytorycznego, na przegrzebywaniu się właśnie przez warstwy różne merytoryczne, znajdowaniu kolejnych tropów ścieżek. Kiedy książka jest źle napisana, źle się to robi, bo tracimy na to czas, tak, w sensie językowym. Natomiast Krzysztof jako autor ma też tę cechę, że jest w sumie przy całej świadomości swojej wartości intelektualnej, jest otwarty i w miarę skromny i bez oburzenia przyjmuje sugestie. Więcej łapie je w lot, wie o co chodzi. Czasem po większej lub mniejszej dyskusji sobie tam ustalamy różne rzeczy i wiadomo, że naszym celem jest mamy wspólny cel, żeby to była naprawdę dobra książka i żeby czytelnik ją przeczytał z dużą ciekawością i czegoś się dowiedział. Nigdy nie dążymy w przeciwnym kierunku. I za to go cenię, że tutaj jest, że on tak rozumie to wszystko i potrafi to podchwycić ten szczegół i jednocześnie z niego rozwinąć coś zupełnie innego, nową perspektywę, nowe światło rzucić na pewne, wydawałoby się, tu takim dobrym przykładem jest książka o Duńczykach, tak, gdzie tak naprawdę cała ta książka jest o bitwie o Atlantyk. Ale z takiej strony, z której nigdy jej nie oglądaliśmy, bo wszyscy piszą o konwojach i tak dalej, ubotach, bombardowaniach i wszystkim innym, ale nie widzą tego całego zaplecza i tego, dlaczego ta Islandia była taka ważna i tak dalej. Rozjechałem się. Długo. Będziemy już zmierzać do brzegu. Mamy jeszcze kolejne plany, prawda? Krzysztofie, napisałeś kolejną książkę, która teraz czeka na naszą obróbkę. Piszemy razem książkę o wojnie Jom Kippur, tak? Który zamierzamy napisać 4 tomy w dużym zespole autorów.
Mógłbyś kilka słów powiedzieć o tych projektach na przyszłość? Pierwszy projekt, który z autorskiego punktu widzenia został skończony, w tej chwili autora i redaktora czeka Marsz po toporach, czyli przepracowanie wersji autorskiej na wersję wydawniczą, to praca zatytułowana Zamorskie wojny Portugalczyków 1960-1975. Dlaczego? No, wspomniałem już o tym. Fascynującym jest obcowanie z historią militarną kraju, który był mocarstwem i który w tej chwili przepracowuje jakby tą traumę mocarstwową. Jeżeli chodzi o Jom Kippur, no to jest chyba nasz sztandarowy projekt od kilku lat. Po prostu trzeba to zrobić, jako że żyjemy w tak wielkiej bańce stereotypów związanych z tą wojną, że koniecznym jest nadanie, nie ma obiektywnego obrazu, ale po prostu wykorzenienie tych najbardziej szkodliwych z wielu punktów widzenia takich potocznych obrazów. Jestem pewien, że jest to w dużej mierze kwestia czasu. Sądzę, że najbliższe miesiące i lata będą z wydawniczego punktu widzenia nad wyraz owocne. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać w takiej formule i będziemy sobie rozmawiać o książkach. Bardzo to zacny pomysł. Bardzo.